Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Starcie Tytanów, Jaki kontra Mentzen. Ministerstwo Kultury i program Kasa dla swoich 2.0. Orłoś zgadza się z Czarnkiem, koniec świata. Orlen naraził się Norwegom. O tym m.in. będzie w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS, niedziela 26 lutego, edycja wyjazdowa. Jak widzicie, Maciej Orłoś, zaczynamy. Nic ciekawego, jak wiemy, nie dzieje się na świecie, nie ma wojny w Europie, nie ma kryzysu energetycznego czy innych problemów. Korzystając z tej pustki, od kilku dni między lewicą a prawicą trwa nieustanna wojna o to, czy te robaki w końcu jeść będziemy, czy nie, i kto poparł, a kto nie poparł. Dowie się w swoim czasie! Tym razem internet był świadkiem starcia tytanów. Naprzeciw siebie stanęli Patryk Jaki ze Sławomirem Mentzenem. Poszło o szopkę polityków PiS, którzy wyśmiewając politykę klimatyczną, robili sobie zdjęcia ze stekami. Patryk Jaki ochoczo dołączył do tego pajacowania, co skrytykował na TikToku nowy szef Konfederacji. Jaki nie był nijaki i od razu odpowiedział Mentzenowi, że ten jest niedouczony. I tak to się właśnie chłopcy z prawicowej piaskownicy bawią, ale powiedzmy sobie jasno, na TikToku to akurat Jaki z politycznym królem TikToka szans nijak nie ma. Nie wiem, co to niby zmienia, ale tak. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński pozazdrościł afery Przemysławowi Czarnkowi. W ramach konkursu dla czasopism kulturalnych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego hojnie obdarowało głównie tytuły związane ze środowiskami konserwatywnie katolickimi i nacjonalistycznymi. I tak na czele listy szczęściarzy znalazła się redakcja Teologii Politycznej z 400 tysiącami złotych dotacji na Tygodnik Idei Online. 300 przytuliło pismo Christianitas. Znacie tę reakcję? Ja też nie. Minister Gliński nie zapomniał także o swoich ulubionych dziennikarzach i wśród wybranych można znaleźć również Kurier Wnet, którego redaktorem naczelnym jest sympatyzujący z obozem Zjednoczonej Prawicy prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztof Skowroński. Środowiska narodowo-radykalne reprezentuje za to godnie wśród obdarowanych Polityka Narodowa z dofinansowaniem w kwocie 120 tysięcy złotych. Wielcy nieobecni na liście dotacyjnej to m.in. Magazyn Literacki Książki, Magazyn Kulturalny Dwutygodnik, Pismo, Magazyn Opinii, Kwartalnik Przekrój, Magazyn Lewicy Katolickiej Kontakt, Czas Kultury czy miesięcznik Znak. Można więc wyraźnie poczuć, z której strony wieje wiatr. Pytanie, jak długo tak będzie wiał, bo co prawda Bob Dylan owszem śpiewał Blowing in the Wind, ale śpiewał też The Times They Are Changing. Dla niewtajemniczonych tłumaczy, że chodzi o to, że czasy się zmieniają. Centrum Życia i Rodziny wystosowało petycję do ministra edukacji Przemysława Czarnka o wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w polskich szkołach. Co? Pod petycją podpisało się ponad 10 tysięcy osób. Wprowadzenie zakazu pozytywnie zaopiniowała nawet Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. Centrum Życia i Rodziny wskazuje, że nowe przepisy mogą pomóc uwolnić się z nałogu nadużywania internetu i zaburzeń koncentracji. Co ciekawe, podobny zakaz funkcjonuje m.in. we Francji, we Włoszech czy w Australii. Na temat tego pomysłu wypowiedział się też sam minister i to nie byle gdzie, bo na antenie Telewizji Trwa. Czarnek stwierdził, że nie chce narzucać niczego, ale ocenił pomysł jako dobry, a w szkołach mogłyby pojawić się miejsca, gdzie można przechowywać sprzęt przyniesiony z domu i odbierać go po lekcjach. Good. Przyznam szczerze, że to chyba pierwszy pomysł ministra Czarnka, którego nie jestem przeciwnikiem. Nowe technologie są ważne, ale smartfony potrafią uzależnić i jestem tego najlepszym przykładem, niestety. Mnie minister telefonu w szafce nie zamknie, może najwyżej mnie zamknąć za mówienie wam co myślę, ale to już chyba nie on, tylko inny minister, znany ogólnie jako szeryf Zbigniew. Pukać, co ja wygaduję. Po tej deklaracji, że zgadzam się z ministrem Czarnkiem, sam muszę nieco ochłonąć, więc oddaję głos Antkowi, który omówi dla was sprawy kulturalne, ale z tego co wiem, zacznie od
pupy strony. Od pupy strony, tak. Witam. Dziś w kąciku kulturalnym faktycznie zaczynamy od tyłu, bo od piosenki o pupie. Już za sekundę Polska wybierze swojego reprezentanta czy reprezentantkę na najgorszy festiwal świata, czyli Eurowizję. Co ciekawe, wszystkie 10 utworów brzmi tak samo i żaden nie jest po polsku. Niektórzy wykonawcy chcą być bardziej eurowizyjni, inni bardziej kontrowersyjni, jak niedawny zwycięzca konkursu Maneskin. W każdym razie wszystkie utwory brzmią, jakby napisała je ta sama osoba, tylko niekiedy na kacu jest jeszcze troszeczkę odrobinkę gorzej. Naszego reprezentanta nie wybierze naród, tylko jury z Edytą Górniak na czele, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, co to będzie. Być może jury wybierze utwór o tyłku. Na Woronicza wybuchła dupa afera, bo okazało się nagle, że do eliminacji dopuszczono utwór o pupie, co, jak wiadomo, w telewizji polskiej no może budzić aktualnie pewne kontrowersje, bo tam przecież nikt pośladków nie posiada, tam się nie siedzi, tam się klęka. Żebyście Państwo mieli pewność, z czym mamy do czynienia, to przytoczę mój ulubiony fragment utworu. Dupa, 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 taka tłusta. Wiem, że naprawdę, naprawdę, naprawdę tego chcesz. Wszystkie jego suki nienawidzą mnie, nienawidzą mnie, nienawidzą mnie, są wściekłe. Mogę mieć ciebie, jego i jego i jego ojca. No, próbować zawsze można. Rada programowa TVP zdecydowała się jednak nie wycofać piosenki z eliminacji, więc kto wie, może w tym roku na konkurs Eurowizji Polska wreszcie wyśle oficjalnie po prostu utwór o dupie bez zbędnego dorabiania uszu. Po więcej dziwnych newsów czy wiadomości zapraszam na mój Instagram Orlos Antos. Jeszcze dodam, że Niemcy wkurzyli się na Rogera Watersa. Chcą odwoływać koncerty w wielu niemieckich miastach. Co ciekawe, wygląda na to, że bardziej wkurzyli się za jego antyizraelskie poglądy utożsamiane z antysemityzmem niż za poglądy dotyczące Rosji. Ja jednak, gdybym miał zbojkotować Watersa, to zdecydowanie za jego prorosyjskość. Może umknął Wam ten temat, więc przypomnę. 8 lutego tego roku Roger Waters wystąpił na zaproszenie Rosji za pośrednictwem łącza wideo na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Powiedział m.in., że atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę był nielegalny, ale nie niesprowokowany. Dlatego potępił prowokatorów. I to było skierowane do Kijowa. W najostrzejszych możliwych słowach. To jest coś tak niesłychanie złe i głupie, by reprezentować Rosję na forum ONZ, że sorry, ale chyba nawet płyty The Wall przestanę zaraz słuchać. Tak jakby mało nam było, że wścibska Bruksela patrzy nam na ręce i co chwilę marudzi o jakiejś praworządności i jakichś kamieniach milowych. I tak bez przerwy. To teraz jeszcze do czepialskich dołączyli Norwegowie. Norges Bank Investment Management, największy norweski fundusz inwestycyjny, na 3 lata umieścił PKN Orlen na swojej liście obserwacyjnej. Powodem ma być fakt przejęcia przez Orlen wydawnictwa Polska Press, czyli większości dzienników i gazet regionalnych. Fundusz boi się, że przejęcie tak dużego podmiotu medialnego przez spółkę kontrolowaną przez państwo rodzi poważne ryzyko, że firma kierowana przez Daniela Obajtka przyczynia się do łamania praw człowieka w postaci łamania wolności słowa. A coś takiego. Kto by się spodziewał, że zagraniczni inwestorzy zauważą łamanie praw człowieka i praworządności w naszym kraju i wolnego słowa? No, lepiej późno niż wcale. Ja tu się, Orłoś, pozwolisz, wtrącę. Nie podoba Wam się, że państwowa firma paliwowa jest właścicielem regionalnych gazet i pism? A co w tym takiego dziwnego? Idźcie sobie łososie łowić i się nie wtrącajcie do naszych spraw. A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy? Proszę go nie słuchać. W tym przypadku można się wtrącać. To tym razem wszystko. Dziękuję za suby, lajki, komentarze, obserwowanie Facebooka, udostępnianie, a także patronowanie WTS-owi oczywiście. Widzimy się już w czwartek. Trzymajcie się. Cześć.